No i jak tu nie kochać patronek i patronów Radia Nowy Świat? Otwieram ci ja nasze forum i pierwsze co widzę i czytam. Pani Joanna napisała: ukochany Tom Waits w ukochanym strumieniu zdumienia. Nowy wieczór. To jest strumień zdumień rzeczywiście. Rafał Lewandowski jak zawsze pięknie realizuje. Ja będę starał się mówić płynnie i wyraźnie, elokwencji. Dzisiaj nasz strumień jest przepełniony lekkim zabarwieniem japońskim. Może nawet nie lekkim, bo sporo będzie tych elementów japońskich, co już zasygnalizował Tom Waits w swoim Big in Japan. Ten tytuł może nie do końca oddaje to, co miałem na myśli, chcąc przemycić właśnie to hasło Big in Japan, bo zawartość pieśni Toma Waitsa może podlegać wielu różnym interpretacjom i być może uda mi się kiedyś namówić Filipa Obodzińskiego, żebyśmy i o tej pieśni, i o jej znaczeniu porozmawiali. Ale hasło Big in Japan jest takim hasłem od wielu, wielu lat stosowanym przez znawców świata muzyki. I ono oznacza mniej więcej tyle, że są tacy wykonawcy, którzy skoro nie mogą osiągnąć znaczącego sukcesu u siebie, w swoim rodzimym kraju, no to próbują gdzie indziej. Albo po prostu nawet nie kraju, tylko środowisku. No, zmieniają środowisko i tam się nagle okazuje, bum, są popularni. I tak też bywa z tymi Big in Japan w przypadku kilku znaczących wykonawców amerykańskich z przeszłości i zresztą z teraźniejszości też. Zespół The Ventures tutaj jest przykładem niewątpliwie najbardziej dobitnym, bo proszę sobie wyobrazić, że